Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z haulem z Ikei. Jak wiecie z vloga, bo vlog oczywiście był wcześniej niż haul, ten haul, który dzisiaj się pojawia. Byliśmy w Ikei, byliśmy zobaczyć łóżka, natomiast przy okazji parę rzeczy, które były nam potrzebne i niezbędne do życia, no prawie niezbędne do życia, zakupiliśmy i chciałam Wam pokazać te rzeczy i mniej więcej powiedzieć, co i jak, do czego mi to w ogóle będzie potrzebne i po co to kupiłam. Tutaj mam, już stoi wielka siata. Pokażę Wam. Tu już stoi wielka siata. Zaraz zobaczycie wszystkie te produkty. Oczywiście nie kupiliśmy łóżka, kupiliśmy tylko właśnie te pierdołki i zaraz Wam wszystkie te pierdołki pokażę. Niektóre rzeczy są bardzo fajne, które chętnie Wam polecę, więc jeżeli macie ochotę zobaczyć właśnie ten haul, to serdecznie, serdecznie Was zapraszam. Pierwsza rzecz, którą i będziemy robić też otwarcie, bo ja robię jeszcze tych produktów, nie tych produktów, tych rzeczy nie otwierałam, więc na żywo zrobimy małe otwarcie tych produktów. Od dawna marzyłam o tym, żeby kupić sobie nowe lusterko do mojej toaletki, bo wiecie, w tym dużym lusterku, które ja mam w swojej toaletce, niestety ja się nie potrafię malować. To znaczy, wiecie, nakładanie podkładu czy tam jakiegoś korektora, okej, ale nakładanie cieni już jest mi potrzebne do tego mniejsze lusterko, które mogę sobie przybliżyć i spokojnie zobaczyć. Więc pierwsza rzecz, ja już pozwoliłam sobie ją odpakować, to jest lusterko do mojej, zobaczcie, do mojej toaletki. Ono będzie wyglądać, zaraz Wam pokażę, jak ono będzie wyglądać. Jeszcze go nie poskładałam, myślę, że Bartek mi pomoże, mam nadzieję, taką. O tak. Tu są, na górę jest takie coś, to się tutaj przykręca jakoś. Tak, tak się jakoś przy... Nie chcę już Was Nie wiem, to tym. jest trudne. To będzie Bartek wszystko mi robił, ja zaraz mu to pokażę i on mi to wszystko mi przykręci, prawda? Tu już ci to położę. Mamy 5 stówek. Położę to tutaj na razie, żeby się nie zbiło. I to lusterko kosztowało, ja sobie już wezmę paragon. 49,95. Lusterko kosztowało 49. 49,95. 99. O kurde, 4 grosze, bo 1,50. 99, 49,90. Macie obrotu. Jakbym wiedział, że tyle, to bym ci nie pozwolił. No. 49,99, także no już takie, wiecie, ono już jest takie masywniejsze i porządniejsze. Kolejna rzecz to jest, co chcesz? Dzień dobry. Bartek! Skręcamy lustro. Zobaczycie na koniec, jak wygląda. O, fajnie. Kolejna rzecz to jest, o, takie coś. To coś to jest. Czemu tracisz ostrość? Aha, dobra, bo macham tutaj tym. To jest. Dokładnie Wam powiem, to jest kosz na pranie. My mamy taki kosz na pranie, ale teraz kupiliśmy, ja go będę odpakowywać przy Was. Teraz kupiliśmy coś innego, jakaś nowość z Ikei, bo wcześniej tego nie było. To też trzeba poskładać, więc też będę musiała mojego męża poprosić. Tu jest jakaś. Aha, dobra. To wygląda w następujący sposób. O. Tak. O. Mam nadzieję, że wejdzie. Jest to dużo większe. Dużo większy jest ten kosz niż. To jest coś takiego. O. Takie zwykłe pudełko. Tutaj jest usztywniane. Tutaj są usztywniane te boki. Tu też jest usztywniana ta góra. I tutaj dół też jest usztywniony. Jego się po prostu tak składa. Góra jest fajna, bo jest po prostu zamykana. Tak się zamyka górę. Więc fajnie, bo to pranie, wiadomo, nie jest tak odkryte, więc gdzieś tam nie czujemy zapachu tego prania. No wiadomo, że na bieżąco się pierze, ale fajne, fajne rozwiązanie. On kosztował ten kosz 20 zł. Tu jest do tego dodatkowy drut, żeby tą górę usztywnić. Ja go położę tutaj, więc Bartek teraz się tym też zajmie.
Może tak, może nie, zobaczymy. Kolejna rzecz, którą kupiliśmy, to jest dozownik do mydła. Ja się trochę przybliżę, żeby wam pokazać. Zwykły dozownik do mydła, co jest jego wielką zaletą. Ja go mam w kuchni do płynu do naczyń, ale jego zaletą jest to, że tutaj ta zakrętka nie jest plastikowa, tylko jest metalowa i przy każdorazowym tutaj odkręcaniu to nic tutaj nie popęka nam, bo to jest metalowe, więc do łazienki kupiliśmy taki zwykły dozownik. Następna rzecz, kupiłam jedną ramkę, było dzisiaj 20% zniżki na wszystkie ramki i ja jedną mam tutaj, tą co mam powieszoną, co mam wszystkie zdjęcia na niej, niestety mi popękała, ja ją kupiłam w Pepco, te z Ikei, które mam, są bardzo dobrze się sprawują, więc po prostu tutaj włożę jedno ze zdjęć i podmienię sobie tą ramkę. Ona, ta ramka kosztowała 12,43, była przeceniona chyba z 20 zł, tak mi się wydaje. Także taka rameczka. Kupiłam sobie jedną miseczkę, taką zwykłą białą miseczkę, była po 2 zł, już przy samej kasie ją zauważyłam i stwierdziłam, że kupię sobie po prostu do pracy na jakąś sałatkę, jakiś jogurt, bo nie mam takiej małej miseczki, więc sobie ją wezmę. Nie kupowałam więcej, bo w domu mamy miseczki, więc wiecie po co. A taka do pracy biała, ładna. Szczerze, że jakbym miała teraz jeszcze raz kupować naczynia, w sensie takim talerze, takie płytkie i takie głębokie, to kupiłabym sobie właśnie z tej serii takiej białej. Bardzo ładne, fajnie wykończone. Tutaj jest matowy, w środku jest na połysk. Bardzo fajne. Następna rzecz to są uchwyty na te rurki takie, które mamy w kuchni, bo brakuje nam na kubki, więc Bartek stwierdził, że kupimy sobie jeszcze dodatkowo i powiesimy, także to kosztowało 7,99. Następna rzecz to są szklanki. Chciałam sobie kupić szklanki właśnie na drinki, takie mniejsze, bo my mamy z tej serii, ale takie strasznie wysokie i wiecie, no spoko to nawet jest na drinka, ale jednak w takich mniejszych myślę, że wygodniej się pije i człowiek ma takie przeświadczenie, że tak więcej wypił, bo więcej tak mniej wejdzie do takiej mniejszej szklanki. Dobra. Głupoty opowiadam. W każdym bądź razie one kosztowały też na wszystkie szklanki, kieliszki była przecena 20% i 6 takich szklanek kosztowało 11 z groszem. Nie będę już szukać paragonu. I piękna rzecz, którą zawsze chciałam kupić, ale niestety zawsze jakoś tak szkoda mi było pieniędzy. I dzisiaj Bartek mi mówi, a weź sobie kup, bo skoro już dawno tego to chciałaś, to sobie kup. No i też sobie kupiłam. I zobaczcie, to jest przepiękne. Ja z tego co wiem, to malinowa też ostatnio jak była w Ikei, to sobie taki kupiła. Ja już chciałam bardzo, bardzo dawno taką latarenkę. I sobie ją postawię tutaj na mojej komodzie, na tle tego mojego obrazu Paryża i do tego kupiłam sobie świeczkę, którą zaraz wam pokażę. Taka latarenka kosztowała 20 zł. Nie, 20 zł. Nie. No, 20 zł. Czekaj, zobaczymy paragon. Tak, 20 zł, 19,99. Do tego Bartek znalazł świeczkę. To jest zwykła biała świeczka, ale o zapachu lodów i wanilii, chyba waniliowych lodów. Pachnie przecudownie, aż chce się ją zjeść. Bartek ją dorwał w Ikei i mówi do mnie, że jak ją powąchał, to chciał ją zjeść. No, także wsadzę sobie tą świecę właśnie do tej latarenki i będzie to bardzo ładnie wyglądać. Kolejna rzecz kupiłam, to są już rzeczy tutaj dla mojej siostry i dla mojej mamy, bo sobie zażyczyły. Moja mama chciała taką morską, nie pachnącą, ale zwykłą morską, w morskim kolorze świecę i taką zwykłą świecę jej kupiłam. Ona kosztowała chyba 4,99. Tutaj jest
nazwa tej świecy. Bardzo ładny kolor. Jeszcze był taki kolor, ale taki bardziej miętowy. I dla mojej siostry takie świeczuszki małe, one są też tak przepięknie pachną, jak te batoniki Bounty. Ty karta mi padła, w sensie takim, że się zapełniła i musiałam, mieliśmy małą przerwę techniczną. Natomiast na czym ja skończyłam? Aha, pokazałam wam świeczki, mam nadzieję, że wam pokazałam, czekajcie. Przepięknie pachną i one kosztowały 9,99. Więc takie zakupy, taki haul z Ikei. Mam nadzieję, że wam się podobał i że jakoś się zainspirujecie. Zaraz wam pokażę, jak wygląda złożone lusterko. Pokażę wam teraz, jak wygląda złożone to lusterko, bo Bartek już złożył. Pokażę wam też, jak wygląda złożony ten kosz na pranie. Naprawdę powiem wam szczerze, super patent. Jeżeli macie mało miejsca w łazience, my mamy na przykład bardzo mało miejsca w łazience, to taki kosz jest genialny. On jest długi, ale nie jest szeroki i bardzo dużo rzeczy myślę, że do niego wejdzie. Jest zamykany, więc zaraz wam wszystko dokładnie pokażę. Ramkę już też powiesiłam z moimi rodzicami. Widzę, że teraz wszystkie te ramki jakoś krzywo wiszą, ale zaraz wam pokażę, jak już wisi ta ramka i jest już i pięknie wygląda. Ale najpierw pokażę wam lusterko. Czekajcie. Jest taki trochę chodzony hol. O, widzicie, tutaj mamy wszystkie rzeczy, prawie wszystkie z Ikei. O. Tak. I tutaj mamy to lusterko. Tam mamy Miję. Tak. Tu wygląda ono tak, wygląda przecudownie. Tutaj można sobie na przykład biżuterię położyć. Ja sobie na pewno położę moje zegarki i moją bransoletkę z Pandory. I jeszcze do tego ono tak, o zobaczcie, ona jeszcze tak fajnie się obraca. Można go tak, albo tak, super, naprawdę fajna opcja. Co Mija? Głupia pani. Tutaj już wsadziłam sobie, rozpakowałam i wsadziłam sobie tą świeczuszkę pachnącą, zaraz sobie ją zapalę. I tutaj mamy już rozpakowane też te szklanki, wyglądają jak te duże, tylko po prostu są o połowę mniejsze, także też zaraz sobie je do szafeczki powkładam. Tu mamy z podkładu, jeszcze mi została plamka. Więc tak to wygląda i zdjęcie wygląda tak, ramka wygląda tak. Idziemy teraz jeszcze szybko do łazienki i pokażę wam w łazience, kosz. Już tam jest pranie włożone. Wygląda tak. On jest dosyć długi, więc to też musicie przemyśleć, czy wam się zmieści. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tak. I możemy zapiąć. I nie widać prania. I super opcja. Także co, kochani moi, będę się z wami żegnać z łazienki, hol, końcówka hola z łazienki, ale wiecie, już też jestem trochę zmęczona, więc ponagrywam dla was od razu po przyjechaniu z Ikei ten hol, także doceńcie to i dajcie łapę w górę, jak wam się podobało. Ja jestem naprawdę zadowolona, jestem szczęśliwa. Pierwszy raz chyba kupiłam rzeczy w Ikei, rzeczy, które chciałam naprawdę, a nie po prostu jakieś pierdoły niepotrzebne. Wszystko jest potrzebne. To na razie dziękuję wam bardzo za oglądanie i słyszymy się w kolejnym filmie.